Wczoraj na antenie TVP miała miejsce premiera filmu Nic się nie stało Sylwestra Latkowskiego o aferze pedofilskiej w Sopockiej Zatoce Sztuki. Dokument był reklamowany jako odpowiedź na film braci Sekielskich o pedofilii w kościele. Mogliśmy zobaczyć w nim zdjęcia m.in. Borysa Szyca, Kuby Wojewódzkiego, Natalii Siwiec, czy Radosława Majdana sugerujące, jakoby wymienione osoby wiedziały o wykorzystywaniu nieletnich dziewczyn przez Krystiana W. Pseudonim Krystek. Niektóre osoby publiczne wymienione w reportażu zapowiedziały już wejście na drogę sądową z Latkowskim i Telewizją Polską. Blanka Lipińska skomentowała film Nic się nie stało. Do filmu Nic się nie stało postanowiła odnieść się dziś Blanka Lipińska, której wizerunek również wykorzystano. Oglądałam reportaż pana Latkowskiego. Mój wizerunek, jak i wizerunek innych osób publicznych, został użyty w nim tylko po to, abyście spojrzeli na ten dokument. Zwróćcie uwagę na to, że te zdjęcia nic tam nie wnoszą. I to się nazywa manipulacja. Chciałabym powiedzieć, że ja nigdy nie ukrywałam moich konotacji z Zatoką Sztuki, bo nigdy nie miałam nic do ukrycia. Gdybym miała, to raczej na mojej pierwszej książce nie znalazłby się opis, że byłam menedżerem klubów nocnych. Każdy ma jakąś pracę, wyznała na swoim Instagramie. Lipińska stwierdziła, że wykorzystanie jej wizerunku, podobnie jak Natalii Siwiec, miał jedynie na celu promocję filmu i zachęcenie do oglądania. Chciałabym tylko powiedzieć, że wtedy nie byłam celebrytką, ale teraz jestem i się klikam. Co wniosło tam moje zdjęcie do tego materiału? Nic. Co wniosło zdjęcie Natalii Siwiec? Nic. Ale dzięki temu wasze oczy zostały na niego skierowane. Blanka Lipińska o swoich powiązaniach z Zatoką Sztuki, autorka 365 dni, dodała również, że tragiczne wydarzenia, o których jest mowa w filmie, miały miejsce przed jej przeprowadzką do Sopotu. Panie Latkowski, nie mam panu nic do powiedzenia w tej sprawie. Ja nic nie wiem, więc co mam panu powiedzieć? Wszystkie rzeczy, o których była mowa w tym reportażu, samobójstwo tej dziewczynki miało miejsce w marcu 2015 roku, a ja przeprowadziłam się do Sopotu w lipcu 2015 roku. Zobacz też, nic się nie stało. Są oświadczenia Wojewódzkiego, Majdana i Siwiec.